Witam Was, moi drodzy. Jak doskonale wiecie, rozpoczyna się mundial. Mundial, który jest organizowany w tym roku w Katarze. No, a organizatorem mundialu jest FIFA. No i teraz powstaje pytanie, na ile w tym wszystkim jest na dzisiaj sportu, na ile biznesu, a na ile korupcji? Myślę, że to jest tak naprawdę dzisiaj pytanie retoryczne, bo wszyscy pamiętacie tego Sepa Blattera i tego obecnego łysego, który tylko jeździ tam za srebrnikami, kto da więcej. I zastanawiam się, czy to nam wszystkim nie przeszkadza. 4 lata temu mieliśmy mundial w Rosji. W Rosji, która już w 2014 roku napadła na Ukrainę i zaanektowała Krym. Teraz mamy Mistrzostwa Świata w Katarze. Już pomijam, że tam nie ma w ogóle klimatu ani warunków. Ileś tysięcy ludzi zginęło na tych budowach, żeby dotrzymać terminu i żeby te stadiony były klimatyzowane i żeby tam było ach, och. Czy Katar naprawdę był najlepszym kandydatem? Nie. Katar po prostu najwięcej przyniósł w reklamówce łysemu i tak to się właśnie odbywa. No niestety, ale w tych strukturach piłkarskich korupcja jest czymś na porządku dziennym. No w Polsce z tą korupcją sobie poradziliśmy. Jeśli chodzi o te słynne procesy, to doskonale pamiętacie tego fryzjera. Mówię o tym kumplu Krzysia Stanowskiego, o tym szefie mafii piłkarskiej w Polsce. No to ta mafia w Polsce została rozbita. Jeśli chodzi o UEFA, no to tam jest niewiele lepiej, no ale jest lepiej. Dlaczego jest lepiej? No bo tam wiceprezydentem jest Zbigniew Boniek. A Zbigniew Boniek to jest jedyna osoba, która w tych wszystkich strukturach daje gwarancję tego, że odbywa się to wedle uczciwych zasad. Mam w obecnej kadrze kolegów. Pozdrawiam tutaj serdecznie Kamila Glika, Kamila Grosickiego. Życzę Wam, chłopaki, jak najlepszego wyniku. Ale prawdy no nie da się zagłuszyć. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial jest organizowany przez organizację skorumpowaną do szpiku kości, którą powinno się zaorać, po prostu zaorać w pizdu i posadzić tam jakieś kurwa chabozie, bo będzie to dużo lepsze niż to, co się dzieje teraz. Tyle ode mnie. Dobrej nocy.